prawo na skrzyżowanie z sygnalizacją. Dobrze, popatrzyłeś w prawo, tylko dokładnie w tym momencie dobrze. Staraj się nie jeździć. O właśnie, napisięte sprzęgle. No, przerabialiśmy to. Ale coraz, bo właśnie już rzadko zdarzają ci się te błędy. Tak. Już nie musisz się tak przykrywać, już praktycznie cię nie nagrywam, no. Dobra. Tak, tu chodzi o sedno sprawy, o to, co robimy, co, gdzie jedziemy. Jedziemy teraz w kierunek Brochów. Dojedziemy do skrzyżowania ze znakiem stop. Tak. Nie. Co nie? Nie chcę w lewo skręcić. W lewo skręćmy, bo nie jest trudniejszy. W prawo jest łatwiejszy. To robimy to trudniejsze przed egzaminem, a nie. Zobaczymy, czy to już jest dla ciebie proste takie zadanie. Mam nadzieję. No właśnie, tu mamy znak stopek. I pamiętaj właśnie, żeby trzeba uważać. No nie, dobra. Jak to się mówi, to się wytnie. To wytnie się. No i dobrze, że się wytnie. I będziemy zawracać na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. Ale właśnie było zawracać. Zawracamy na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. Takie ale coś. Chodzi mi o to, czy zawracać nie z wykorzystaniem biegu? Ale na skrzyżowaniu nie wykorzystuje się wstecznego biegu, zlituj się. Tak, wolniej. I teraz co? Dobrze, dobrze. Ale biegi za to, biegi. Czegoś nam brakuje. No właśnie. Możemy? Tak. No to nie śpimy, jak możemy. Dobra. Czyli tak. To pytanie, jak ty masz to zrobić, czy zużyć bieg wsteczny, to teraz w ogóle jakieś nieporozumienie. No. Jesteśmy na skrzyżowaniu, a na skrzyżowaniu nie używa się biegu wstecznego, na tak? Na raz. Zawsze. Z infrastrukturą drogową, proszę bardzo, trzeba właśnie zawsze użyć biegu wstecznego. A tak to na raz. Także sobie to wbijamy na twardy dysk, zapisujemy tak? I tak. Zapisz jeszcze na ten twardy dysk, no, jeszcze raz. To nie było śmieszne. Dobra. Drogą z pierwszeństwem przejazdu, tak. Rozglądaj się, mimo że masz pierwszeństwo na boki troszeczkę, bo naprawdę ludzie z różni są. Nie wszyscy, nie byłoby wypadków, jakby wszyscy... Wypadek dzisiaj miałam. No dzisiaj miałaś właśnie, widzisz, zdarzenie drogowe. Ale dlatego, że ludzie nie respektują zasad, dlatego są wypadki i stłuczki i różne rzeczy. Nie miej pewności, że jadąc drogą z pierwszeństwem przejazdu, na pewno nikt ci nie wyjedzie. Tej pewności nigdy nie miej. Dlatego uważamy na innych, w koło. Będziemy zatrzymywać się, rozpędziłeś samochód do maksymalnej dozwolonej prędkości. Po prawej stronie z poboczem drogi proszę się zatrzymać. Na poboczu drogi. Tak. Dobrze. Poczekaj chwilę, nie wyłączaj. To co? Powiemy dwa słowa i będziemy kończyć ten dzisiejszy filmik. Nikola jutro ma egzamin, na pewno ten egzamin zaliczy i wtedy pokaże twarz. Dziękujemy wszystkim i zapraszamy do oglądania następnych odcinków filmu na kanale YouTube.
Tak, tak, na razie.